Sleep is for weak. Shit bucket. Red Bulls. And Warzone. I tell her the same thing, bro. It's a losing battle. But I'll be back on tomorrow night and overnight. Tell her, me, Grayson Warfare, or divorce. And then pack your shit and run! Najpierw tak. Zgodnie z tym, co obiecałem, ustawienia graficzne, dobra? Lecimy ustawienia graficzne, to jest dla wszystkich, powiedzmy sobie, dla wszystkich kart niższych niż 40, niż seria czwarta, czyli jeżeli ktoś ma 40, 60, 70, 80, to nie jest dla niego. W tym wypadku powinien używać kart, powiedzmy sobie, DLSS, włączyć DLSS i będzie mu gra fruwała elegancko. Ale my, szare żuczki, które posiadamy karty trzeciej generacji, drugiej generacji, pierwszej generacji, mamy powiedzmy sobie, problem. Ja proponuję Window World Full Screen. Jak na razie lepiej działa i tak nie czopuje, nie przycina. Przede wszystkim ustawienie resolution takiego, jakiego się, powiedzmy sobie, chce, ale to musi być w full screenie, tak? Ja akurat gram na 2K. Frame rate dostosowujecie do odświeżania swojego monitora, czyli jeżeli macie 180 czy tam 170, tak tutaj ustawiacie. 170 i druga zakładka też 180. Quality preset, tutaj nie ruszacie nic. Global illumination ja mam ustawione na medium, shadow quality na low, dlatego że shadowy zawsze najwięcej gryzą i bolą. Tekstury resolution medium, ja akurat mam kartę 3080, więc to jakoś tam ciągnie. Effect quality na medium, reflection quality na low, foliage quality na medium, post-processing na low. Post-processing naprawdę jest, powiedzmy sobie, no bólem dupy troszeczkę w tej grze. Motion blur mamy też wyłączony, oczywiście tego nie chcemy. No i color blind, jeżeli ktoś jest color blind, to sobie może dostosować. I najważniejsza opcja właśnie dla wszystkich użytkowników starszych kart graficznych, to ustawiamy tutaj FSR, nie DLSS, dlatego że DLSS dla kart starszej generacji po prostu nie działa. Czyli wszystkie karty pierwszej, drugiej, trzeciej generacji, czyli z dwójeczką, jedynką lub trójką z przodu NVIDIA ustawiają FSR. To samo użytkownicy kart AMD i procesorów AMD mogą ustawić tutaj FSR, prawda? I to będzie działać elegancko. NVIDIA Reflex Low Latency. Jeżeli ktoś ma procesorek, powiedzmy sobie, nie najnowszy, nie najświeższy, to może to włączyć na jako tylko on. Broń Boże, on plus boost, bo wtedy obciążycie sobie procesor, kurczę, belek i będziecie mieli problem. Fidelity FX Frame Generation ustawiamy na on i możecie tutaj pokombinować sobie z Fidelity FX Super Resolution. Ja mam ustawiony na Quality, można to ustawić sobie Native AA, można ustawić Balanced, można ustawić Performance, Ultra Performance i tak dalej, więc to jeżeli chodzi o tyle, nie? Okno przesuń. No ale to będzie widać przecież, nie? Gdzie co jechałem, poza tym mówiłem. Także to tyle. I no i co? I do następnego, nie?